Czekamy też już powoli na to, co wydarzy się w finale, a mężczyzn na dystansie 200 metrów, oto lista startowa tej rywalizacji. Przed rokiem w Bielsku Białej złoty medal Marka Zakrzewskiego, rekordzisty Polski na tym dystansie, który właśnie w Bielsku Białej uzyskał czas 20 sekund 90 setnych. Drugi przed rokiem był Radosław Lach, którego tutaj mamy na torze czwartym. Z MKL-u Toruń zawodnik, brąz padł łupem Michała Gorzkowicza. Zakrzewski i Gorzkowicz to oczywiście już juniorzy, więc ich nie ma. Jest za to na torze dziewiątym Bartosz Krawiec, reprezentant PZS Gontyniec Chodzież. Na torze ósmym Sebastian Libura, MOS CSIR Dąbrowa Górnicza. Sebastian Libura, a więc zawodnik, który wygrał 100 metrów, wygrał wczoraj sztafetę. Fabian Brylowski, tor siódmy, Chojniczanka Chojnice. Kolejny z kandydatów do medalu Tomasz Bajraszewski z Wektry Włocławek, on na torze szóstym. Wicemistrz z dystansu o połowę krótszego, tor piąty. Kolejny zawodnik MOS-u CSIR Dąbrowa Górnicza, kolejny o nazwisku Libura, tym razem Jakub Libura. Ubiegłoroczny wicemistrz Radosław Lach na torze czwartym MKL Toruń. Tor trzeci to Kacper Kosela, reprezentant AZS-u AWF Kraków. A na torze drugim mamy Adriana Lepionkę, zawodnika Agrosu Zamość. Najlepszy rekord życiowy z grona startujących tutaj zawodników ma Radosław Lach, 21:44, ale to czas osiągnięty przed rokiem, w tym sezonie 21:86 wicemistrza sprzed roku, 21:57 Fabiana Brylowskiego, a więc halowego wicemistrza Polski z Rzeszowa na tym dystansie. Szkopu w tymże w hali 200 metrów to jest jedno całe okrążenie, a tutaj to jest pół okrążenia. Zobaczymy też, jak Tomasz Bajraszewski się spisze, który wczoraj pewnie liczył na złoto na 100 metrów, ale Sebastian Libura, który też jest obecny w tej finałowej stawce, go przechytrzył na finiszu. W eliminacjach Libura miał drugi czas, najszybszy był Brylowski, 21:66. Wystartowali zawodnicy w batalii o medale na dystansie 200 metrów. Bardzo dobrze Tomasz Bajraszewski, pierwsze 100 metrów, bardzo dobrze też Sebastian Libura. No i finiszowa prosta, na którą wpadają niemalże całą ławą zawodnicy. Tory 8 i 7, a więc Libura i Brylowski. Brylowski przyspieszył na tej drugiej części dystansu, ale nie wystarczyło to do tego, żeby złapać Sebastiana Liburę, który ustrzelił tym samym hat-trick na tych mistrzostwach Polski, bo do złota indywidualnego na 100 metrów, do złota na dystansie sztafetowym dokłada też złoty medal na dystansie 200 metrów. Wielkie, wielkie brawa dla Sebastiana Libury, który pokazał się z znakomitej strony w tym biegu, uzyskując czas 21 sekund i 53 setne, 21:57. Brylowski na trzecim miejscu ostatecznie kończy ten bieg Tomasz Bajraszewski, a więc udało się znów być na podium, podobnie jak na 100 metrów, ale znów nie udało się wygrać tej rywalizacji utalentowanemu juniorowi młodszemu LKS-u Wektry Włocławek. Dopiero piąty Radosław Lach, medalista sprzed roku. Dopowiem tylko, że Bajraszewski kończy ten bieg czasem 21:82. Libura z rekordem życiowym. Brylowski wyrównuje swój najlepszy wynik, jeśli chodzi o stadion. Sebastian Libura, główny kandydat na gwiazdę tych mistrzostw, przynajmniej jeżeli chodzi o dorobek medalowy, bo raczej nikomu nie uda się zgarnąć już trzech złotych krążków, a trzecie złoto ma Sebastian Libura. To jeżeli chodzi o zmagania na bieżni, srebro dla Brylowskiego, brąz dla Bajraszewskiego w zmaganiach na 200 metrów.